Witam państwa serdecznie po raz kolejny ze sklepu Fotomak przy stacji Metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski i z lekkim poślizgiem opowiem dzisiaj o nowym numerze kwartalnika Szkoła Nawigatorów, który poświęcony jest sprawom Morza Śródziemnego. Ktoś powie, że my trochę za daleko odbiegamy od spraw polskich w tym kwartalniku i że to się robi. No, egzotyczne i nieciekawe. Ja zawsze myślałem, że sprawy egzotyczne są same z siebie ciekawe, ale często właśnie ktoś próbuje mnie takim argumentem przygwoździć, że jak coś jest egzotyczne, to jest nieciekawe. Nie, no być może dla niego, dla mnie jest ciekawe, a może Śródziemny jest, proszę Państwa, ciekawe na wszystkie możliwe sposoby zaciekawiania. Dlaczego zdecydowaliśmy się wydać ten kwartalnik? Ma to swój, jest to bezpośrednia konsekwencja, proszę Państwa, tego kwartalnika, który wydaliśmy wiosną. Czyli kwartalnika poświęconego sprawom starożytnym, ale także zdecydowałem się na wybór tych treści, ponieważ miałem w pamięci taką frazę, takie powiedzenie, które wyszło kiedyś dawno temu z ust profesora Parandowskiego. Polska leży nad Morzem Śródziemnym. Że oczywiście powiedzenie to ma wymiar taki bardzo, powiedziałbym, aspiracyjny i idealistyczny. To znaczy, Jan Parandowski uważał, że to jest fantastycznie, że Polska leży nad Morzem Śródziemnym, oczywiście w sensie metaforycznym i że to o Polsce dobrze świadczy, bo ona nie jest zbarbaryzowana, tylko jest po prostu dzieckiem kultury łacińskiej. I tak naprawdę dobrze by było, żeby leżała nad Morzem Śródziemnym. To są, proszę Państwa, takie projekcje, takie szkła, szkła niekontaktowe taka myśl mi przez które uczeni, humaniści patrzą na, na historię, na świat i na rzeczywistość yy, ogólnie. Morze Śródziemne było areną straszliwych w ogóle wydarzeń i walk i to, co profesorowi Koja, pa, Parandowskiemu kojarzyło się z, z kulturą śródziemnomorską, mieszkańcom wybrzeży śródziemnomorskich, pewnie wcale yy, takim się nie wydawało. Yy, Morze Śródziemne to szlak handlowy i to jest, proszę Państwa, y, y, opowieść o szlaku handlowym albo o szlakach handlowych, którymi przerzucano najrozmaitsze towary, od pieprzu począwszy na niewolnikach i złocie kończąc. Y, to jest, proszę Państwa, y, fascynujące także z tego względu, że my się tym nie interesujemy z natury, ponieważ nasze oczy zwrócone są na północ, zwrócone są na sprawy lokalne. A jak żeśmy sobie powiedzieli, wszelkie sprawy lokalne są tylko emanacją spraw globalnych, szerszych. I tak jest, proszę Państwa, również z naszymi lokalnymi sprawami. Mamy tutaj artykuł poświęcony poświęcony handlowi niewolnikami w XVII i XVI stuleciu porywanymi z terenów Rzeczpospolitej. Trudno powiedzieć, żeby sprawy Morza Śródziemnego, bo ponieważ ludzie ci byli porywani ze swoich domów na, na Rusi, na Podolu na Wołyniu nawet i transportowani do Berberii, do, do Azji Mniejszej na Bliski Wschód, trudno powiedzieć, by życie, by Morze Śródziemne nie odgrywało szczególnej jakiejś roli w ich życiu. Oczywiście, że odgrywało, proszę Państwa. Spora część tego numeru poświęcona jest Fenicjanom, ponieważ my razem z innymi autorami, ja i inni autorzy, akurat tutaj nic nie napisałem, odgrywamy, odkrywamy i odgrywamy też Taką, y, odkrywamy taką konwencję i taką prawdę, a odgrywamy taką śpiewogrę, proszę państwa, że świat nowoczesny istniał zawsze. To znaczy, że nie było czegoś takiego jak prymitywizm technologiczny i prymitywizm myśli. To znaczy, w momencie, kiedy w grę wchodzi inwestycja, kiedy w grę wchodzi kredyt bankowy, nie ma już miejsca na uproszczenia i y, wszystko staje się jasne i oczywiste w zasadzie od razu. I tylko od tego, na ile człowiek jest przygotowany do tego otwarcia, które musi nastąpić, zależy, czy on odniesie sukces, czy nie. Spora część tego numeru poświęcona jest Fenicjanom, proszę Państwa, czyli ludowi zamieszkującemu Bliski Wschód, na następnie ekspandującemu na północną Afrykę i cały basen Morza Śródziemnego. Szymon Modzeleski napisał ten tekst i proszę Państwa, po tym. Co on tu napisał, widać, że Fenicjanie byli niezwykle nowoczesnymi ludźmi. Przede wszystkim zdawali sobie doskonale sprawę z tego, po co pływa się do odległych miejsc, po co odkrywa się nowe lądy. Nie po to, bynajmniej by najmniej uprawiać turystykę, ale po coś zupełnie innego. Doskonale zdawali sobie sprawę, co to jest konkurencja, i potrafili przez długie dziesięciolecia, a być może nawet stulecia, ukrywać cenne informacje przed swoimi najgroźniejszymi konkurentami handlowymi na, w całym basenie Morza Śródziemnego, czyli w całym znanym ówczesnym cywilizowanym, cywilizowanym świecie, czyli przed Grekami. Byli to ludzie doskonale rozumiejący priorytety. I to jest ciekawe, dlatego że historia ludów nad Morzem Śródziemnym to jest historia jakby dwóch rodzajów organizacji organizacji miejskich i organizacji, pośredników i producentów, proszę Państwa. To jest, to jest takie, takie podstawowe rozgraniczenie. Więc jeżeli weźmiemy sobie Morze Śródziemne, no to pośredni, pośrednicy zawsze odnoszą sukces. Trzeba się naprawdę namęczyć, żeby zlikwidować pośredników. Fenicjanie, Kartagina, wszyscy wiemy, w jak straszliwych okolicznościach została zlikwidowana przez organizację producentów, czyli przez Rzymian. Ktoś może powiedzieć, że w takim razie organizacje producentów ze względu na to, że dysponują, Możliwością pośredniczenia w handlu dysponują portami, ale także zapleczem, czyli produkcją żywności, są silniejsze. No czasem tak, a czasem nie, proszę Państwa. Przykład Rzymu i Kartaginy uczy, że rzeczywiście, że producenci, którzy potrafią zająć się pośrednictwem, pośrednictwem w handlu, pokonują ludzi, którzy zajmują się tylko pośrednictwem i tylko rzemiosłem, tylko wytwórczością. Czyli wieś połączona z miastem y, zawsze wygra z samym miastem. Y, no chyba nie zawsze, proszę Państwa, dlatego że Rzeczpospolita była, obojga narodów była takim państwem y, na każdej płaszczyźnie bardzo podobnym do Republiki Rzymskiej. Y, gdzie no, była bardzo poważna produkcja i poważne siły w tę produkcję zaangażowano, a także prowadzono pośrednictwo handlowe, z czego my sobie dzisiaj nie, znam, nie zdajemy dokładnie sprawy, ale no, charakter tego pośrednictwa był lokalny. To znaczy, to znaczy, Rzeczpospolita nie ekspandowała na cały glob, jak to czynili Fenicjanie. Ta ekspansja y, zgubiła ich zresztą, dlatego że y, no, organizacja nie wytrzymała. Y, naporu organizacji konkurencyjnych i musiała w końcu zejść z areny dziejów, i dzisiaj o Fenicjanach mało kto pamięta, żeby też znaleźć jakiś tekst do poczytania z ciekawości o tym, jacy byli, jak wyglądali, jak, y, jakie metody stosowali w organizacji swojego handlowego pośrednictwa, w organizacji rzemiosła, żeglugi, wojny, no to trzeba się to trochę namęczyć. Tutaj nie trzeba, bo akurat Szymon to wszystko zebrał, jest to, jest to ładnie podane. Tyle, proszę Państwa, w starożytności. Jeżeli idzie o dobę nowożytną, no to następcami Fenicjan w średniowieczu i, 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 i erze nowożytnej w basenie Morza Śródziemnego byli po prostu Wenecjanie. To jest sytuacja dokładnie analogiczna. To jest sytuacja analogiczna i trudno powiedzieć, żeby Wenecjanie przegrali swoją szansę i przegrali swoją, swoją walkę z konkurencją, tylko z samymi stworami, które były tylko pośrednikami i pro, były pośrednikami i producentami, Wenecjanie przegrali swoją rywalizację handlową z Londynem, a Londyn to jest taki sam pośrednik, jak wszyscy inni pośrednicy, który biorąc pod uwagę inne produkcje, jakie są czynne na kontynencie europejskim, nie ma żadnej. Prawda? A wręcz nawet był pozbawiany tej produkcji, więc to jest też ciekawa sprawa, jak, jak, jak analiza kariery prawda? takiego miasta jak Londyn i takiego miasta jak Wenecja. Y oczywiście imperium miało podbite tereny, ale Wenecja też podbijała tereny, podbijała wybrzeże dalmatyńskie, inne, inne obszary, więc y y sytuacja jest zagadkowa, moim zdaniem, skomplikowana i warta analizy. Y w Wenecji i jej ekspansji na Adriatyk i Morze Śródziemne poświęcone jest też sporo y, materiałów, tej, w tym numerze y, nawigatora. Y, to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, dlatego, że y, Wenecja, y, y, miasto poddane Bazileusom y, z Konstantynopola, miasto cesarskie, y, w, w, w sposób niesłychanie błyskotliwy, samodzielny i dynamiczny, wyzwala się od tego pro, protektoratu. Podporządkowuje sobie y, cały akwen. No może nie cały, sporą jego część, a następnie wymusza na cesarzu wymusza na cesarzu y, rozmaite ustępstwa. I to jest ciekawe, proszę Państwa, cesarstwo nie przetrwało Wenecji. Znaczy, kariera Wenecji trwała dłużej niż kariera cesarstwa wschodniego. Tak się, proszę państwa, złożyło i y, no, oczywiście jasne jest, że Wenecjanie w dużej mierze przy. Y, przyczynili się do, do upadku Konstantynopola. Polityka wenecka, kiedy tylko się wyemancypowała, y, szła wbrew y, polityce cesarskiej i wbrew polityce papieskiej, albowiem papieże wielokrotnie zabraniali Wenec wenecjanom handlowania z kupcami muzułmańskimi i prowadzenia polityki z dworami muzułmańskimi, co wenecjanie oczywiście lekceważyli y, w imię krociowych zysków. Korzyści, jakie, jakie z tego czerpali, lekceważyli to. Całkowicie. Polityka wenecka, proszę Państwa, jest polityką fascynującą. Też niewiele o niej wiadomo, dlatego że niewiele się pisze o Wenecji poza oczywiście atrakcjami turystycznymi i jakąś taką rzewną gawędą. Całkowicie nie a propos tego, czym było to miasto i, 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 i czym była Republika i, i całej tej struktury, jaką oni stworzyli. Niesłychanie nowoczesnej, to jest szalenie ważne. Niesłychanie nowoczesnej. Co jest na okładce, proszę Państwa. Tomek narysował okładkę przewrotną, Aleksandros, ponieważ jest tu tekst poświęcony Aleksandrowi Wielkiemu, jego ekspansji w Azji Mniejszej, pokonaniu Imperium Polskiego oraz kredytom, jakie na tą ekspansję zostały wyłożone. Prawda? A przez kogo to już się Państwo dowiecie, czytając ten numer nawigatora? Aleksandros, czyli dobroczyńca ludzkości. Widzimy tutaj, że dobroczyńca ludzkości, płowowłosy młodzieniec o błękitnych oczach, schowany jest w skórze potwora. I tak to właśnie zostało opisane, proszę państwa. I tak to właśnie zostało opisane y, bardzo krytycznie wobec Aleksandra Wielkiego, który fascynuje wiele wielu autorów do dzisiaj. No i oni się tak bawią właśnie tą postacią, zastanawiając się, czy też Aleksander był dobry czy zły, jakim to cudownym był y, wojownikiem, że zawsze zwyciężał. Y, wiele z tych spraw jest tutaj wyjaśnionych. Tak skończy się, a jest tu przetłumacza, Krzysio Laskowski, nasz niezrównany Krzysztof Laskowski, proszę państwa, przetłumaczył relację o bitwie pod Lepanto. Bardzo ciekawą. A na koniec Juliusz napisał taki podsumowujący tekst dotyczący właśnie, właśnie kawalerów maltańskich i ich historii burzliwej na morzu, obrony Malty. I ich udziału w, w bitwie, właśnie pod Lepanto. Także proszę Państwa, szczerze zachęcam nowy numer nawigatora poświęcony sprawom śródziemnomorskim. Bardzo ważny dla Polski i Polaków, bo bez spraw śródziemnomorskich trudno Polskę zrozumieć, skoro sam profesor Parandowski powiedział, że Polska leży nad Morzem Śródziemnym, mając oczywiście co innego niż tutaj w tej książce jest zawarte, w, w tym kwartalniku jest zawarte na myśli. Wielu, wielu ludzi, usiłując sobie podnieść samoocenę, też zbudować, Budować jakąś taką, y, jakąś taką urokliwą fikcję, mówi o tym, że Polacy są spadkobiercami Rzymian i tak dalej, i tak dalej, fantastycznie. Natomiast Morze Śródziemne jest dla nas ważne również z innych powodów. Dlatego, że towar produkowany w Polsce i pośrednictwo handlowe, które się w, przez, w Rzeczpospolitej rozwijało przez Morze Czarne y, przechodziło na na Morze Śródziemne i basen Morza Śródziemnego, jego kultura, cywilizacja, handel, rzemiosło, porty. To wszystko jest dla polskich Polaków, dla naszej historii szalenie istotne i ważne. Zachęcam Państwa serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.